Cześć, witam w nowym filmie. Dziś pokażę Wam 5 najbardziej niebezpiecznych zwierząt na świecie. Jeśli ten film się Wam spodobał, pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji. Numer 5. Słoń afrykański. Pozornie, ten ogromny ssak wydaje się niezgrabny, ospały i łagodny. W rzeczywistości, słonie afrykańskie to niezwykle niebezpieczne zwierzęta. Nie są tak spokojne jak słonie indyjskie, przeciwnie. Największe zwierzę lądowe nie da się oswoić, a gdy poczuje zagrożenie, atakuje bez chwili zawahania. Ważący 6 ton kolos z łatwością dogania i zadeptuje człowieka. Rocznie to olbrzymy zabijają nawet kilkaset osób. Numer 4. Bawół afrykański. Bawół afrykański nigdy nie został udomowiony. Wynika to przede wszystkim z nieobliczalnego charakteru tego zwierzęcia. Dorosłe byki mogą ważyć nawet 900 kg, a ich potężne rogi osiągają rozpiętość do 150 cm. Fakt, że jest to roślinożerca, nie świadczy o tym, że nie zagraża człowiekowi. W Afryce te groźne zwierzęta nie bez powodu określa się mianem czarnej śmierci. Gdy potężny rogacz poczuje się zagrożony, zaatakuje. Wówczas człowiek nie ma żadnych szans. Numer 3. Niedźwiedź polarny. Niedźwiedź polarny jest większy od większości swoich kuzynów o brunatnym i czarnym umaszczeniu, a od każdego z nich jest znacznie agresywniejszy. To urodzony łowca, który bez trudu łapie i zabija swoje ofiary. Dorosły niedźwiedź polarny poradzi sobie nawet z ogromnym słoniem morskim. Jest szybki, świetnie pływa i potrafi nurkować. To wszystko czyni go niezwykle sprawnym zabójcą, który jest też agresywny w stosunku do ludzi. Numer 2. Waran z Komodo. Waran z Komodo, nazywany też smokiem z Komodo, to największa żyjąca jaszczurka. Żywi się przede wszystkim padliną, ale niech upodobania kulinarne tego potwora nikogo nie zwiodą, to niezwykle sprawny zabójca, który równie ochoczo poluje. Waran z Komodo zadowala się ptakami, ale w jego zasięgu pozostają też duże ssaki. Bez problemu zabije i pożre człowieka. To niezwykle przebiegły łowca, swoją ofiarę dopada z ukrycia. Zdarza się, że warany spadają na niczego nieświadomą zwierzynę łowną z drzewa. Numer 1. Żarłacz biały. Żarłacz biały dorobił się łatki rekina ludojada. Nie bez powodu. Na terenach kąpielisk Stanów Zjednoczonych, południowego wybrzeża Afryki, Australii i Nowej Zelandii ataki tego potwora nie należą do rzadkości. Co ciekawe, większość specjalistów jest zdania, że żarłacz biały nie traktuje człowieka jako swojego naturalnego pożywienia, a większość ataków jest efektem pomyłki. Z perspektywy rekina, człowiek pływający na desce lub materaku może przypominać wiele ssaków morskich. Te teorie zdaje się potwierdzać fakt, że w większości przypadków dochodzi tylko do zranienia ofiary. Po pierwszym ataku rekin wycofuje się. Mimo to, mówimy o jednej z najdoskonalszych maszyn do zabijania. Pływa z prędkością przekraczającą 40 km godzina, wyczuwa krople krwi w 115 litrach wody, a swoją ofiarę może ścigać na dystansie przekraczającym 100 km. Zachęcam do zobaczenia innych moich filmów.